My wracamy do rywalizacji sztafet 4 razy 100 metrów i tak, drodzy Państwo, 8 tor Nigeria, 7 Grecja, 6 Jamajka, 5 Polska, Dominik Łuczyński, Patryk Krupa, Jakub Pietrusa i Oliver Wdowik, na 4 Włochy, na 3 Republika Południowej Afryki, na 2 Arabia Saudyjska i na 1 Kolumbia. I tak w porównaniu do wczorajszych eliminacji sztafet 4 razy 100 metrów, tych eliminacji porannych. Tutaj spoglądam, że nie widzę tutaj zmiany w naszej sztafecie. Ten sam skład biegnie. Tak, widocznie trener Tadeusz Szablewski, który odpowiada za tę sztafetę, uznał, że zawodnicy są w pełni dyspozycyjni. Przypomnijmy, Dominik Łuczyński, WLKS Wrocław, Patryk Krupa, KS Agros Zamość, Jakub Pietrusa, UKS Bieganie.pl Styrszawa i Oliwier Wdowik, CWKS Resowia Rzeszów. Panowie, trzymamy kciuki i to tak mocno, żeby Wam się udało, żeby ten start, żeby ten bieg przebiegł fantastycznie, abyśmy byli znowu z Was niezwykle dumni. Już jesteśmy za ten wynik, który uzyskaliście, który jest fenomenalny, który jest niezwykły. I patrzymy teraz. Procedura startu. Łuczyński, Krupa, Pietrusa i Wdowik. Patrzmy, w tym samym zestawieniu, identycznie na tych samych zmianach pobiegli w eliminacjach biało-czerwoni i to był znakomity bieg. Teraz nie chcemy nic innego, tu był kłopot, ale zdążyli w strefie zmian, ale było wybicie z rytmu. Trzeba to nadrobić. Brawo, brawo, brawo. Biegnie teraz Patryk Krupa, przekazuje na ten łuk Jakubowi Pietrusie. On biega 200 metrów i biega jest znakomicie, więc akurat nadaje się na tę zmianę na łuku. Polacy cały czas w czołówce, ciągle z szansami na medal. Polacy na 3 miejscu. Pogubiły się inne sztafety. Biegnij, biegnij, Oliver, biegnij, jeszcze biegnij. Trochę, będziemy biegnij. Mieli medal mistrzostw świata! Brawo! Biało-czerwoni z medalem 38-91. Republika Południowej Afryki z rekordem świata 38-52. Jamajka druga 38-61. Polska 38, także poniżej 39 sekund. Rezultat naszej sztafety dokładnie 38 sekund. No i ile po korekcie było? 71, nie, 38,90 jest w tej chwili, a więc mamy poprawiony rekord Europy biało-czerwonych mimo tych kłopotów na pierwszej zmianie, tak. Ale później to chyba ich zmobilizowało. Ho, ho, ho! Medal dla Polski w sztafecie 4 razy 100 metrów na młodzieżowych mistrzostwach świata. Gratulacje, chłopaki! Jesteście wielcy! Jesteście fenomenalni! Cudowne to, co zrobiliście! Zobacz, Hubert, to opanowanie Patryka Krupy, który z problemami odbierał tę pałeczkę od Dominika. Zaraz zobaczycie tutaj, drodzy Państwo, udało się opanować te emocje. O, tutaj patrzmy na to, tak. Co się wydarzyło. Nie mógł złapać i teraz prosto. Biegniemy mocno i ta kolejna zmiana już o wiele bardziej spokojna. Jakub Pietrusa... Płynnie poszło, tak. Wszystko. Jakub Pietrusa pomknął tutaj bardzo ciasno przy wewnętrznej linii swojego toru. No i tu już wiedzieliśmy, że gdy Oliver Wdowik wybiegał, gdy tam jeszcze się pogubili, jeszcze tylko patrzyliśmy, co robi Kolumbia, ale Kolumbia, mimo że tu warunki fizyczne jakże zupełnie inne, nie była w stanie doścignąć naszej sztafety, a dokładnie Olivera Wdowika. Rekord Europy poprawiony, ten ustanowiony tu, poniżej 39 sekund, jeszcze o 0,03 sekundy wyśrubowany, należy do polskiej sztafety. Dominik Łuczyński, Patryk Krupa, Jakub Pietrusa, Oliver Wdowik. To, co zrobili w identycznym zestawieniu w eliminacjach, teraz powtórzyli w finale, a rekord świata należy do sztafety Republiki Południowej Afryki, która kończy te mistrzostwa ze złotym medalem, co za chwilę zobaczymy raz jeszcze na naszych ekranach. Rekord świata. Drodzy Państwo, ile rekordów. Jest rekord świata. Mamy 2 rekordy kontynentu. Mamy wspaniały, niezwykle nas cieszący rekord Europy, który od dzisiaj wynosi 38,90. Mamy rekord kraju, mamy 3 rekordy kraju w pozostałych. Natomiast u nas my jesteśmy
niezwykle zadowoleni i dumni. Gratulacje dla was, chłopaki, gratulacje dla trenerów waszych i dla trenera Tadeusza Szablewskiego, który jest koordynatorem.